Stój, patrz! Domek z piernika? Czy to sen? Nie! Domek nie znika! Gdzie popatrzę, wszędzie piernik! Zbudował go chyba cukiernik! Zaraz kawałek ułamie! Pyszny! Trzeba zanieść mamie! Spójrz, Małgosiu, na te ściany! To pierniki lub rywale! A tu nadziewane! Skosztuj! Czy czujesz smak róży? A nie wiem, mama mówi, to nie mama, że tego nie. Dość długo dzieci drwala zbierały łakocie, ani nie myśląc o powrocie. A domkiem z piernika tak były zajęte, że dały się wziąć na przynętne. To właśnie czarownice złe i gniewne srodze rozsypały słodycze na drodze. I w ten sposób zwabiły Jasia i Małgosię. Czarownice poznacie po głosie. Hola, hola! A cóż to za przebłędy mają śmiało chodzić tędy? Kto nam domek z pierników obiada? To zuchwalstwo nie lada! Jasiu, słyszysz? Ładne rzeczy, coś nam okropnie złożyczy. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje kogut pie, ja się śmieję, ha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to smoty, czy szarugi, ha, ha. Licher wieje z nieba leje, ja się śmieję, ha, ha. Żarem zieje, ja się śmieję. Jasiu, czy słyszysz, co one śpiewają? Niech one szybko znikają. Dawno miałyśmy na was chrapkę. Wpadliście w naszą pułapkę. Droga do nas wydawała się słodka, a czy wiecie, co teraz was spotka? Myśleliśmy, że pierniki są dla nas. Dobry z ciebie ananas. Niepotrzebne są tutaj złości. Myśmy do pan przyszli w gości. A przecież ludzie w Polsce słyną z gościnności. Jak tak pani wypuści? Co? Wypuścić was? A jeśli? Zaraz szpony was pochwycę i poznacie czarownicę. Pani tylko nas tak straszy. Nauczyciel w przedszkolu naszym od dawna uczy nas straszy, że nie ma czarownicy w niebie. Co? Tego was uczy przedszkole? O, ja drwić z czarownic nie pozwolę. To zuchwalstwo. Daję słowo. Kim więc jestem? Owcą? Krową? A może po prostu sobą? W tym przedszkolu jest inaczej. Kto nie wierzy, ten zobaczy. Będziemy trzymać was pod kluczem i upasiemy i utuczymy, bo chuderlaków nie lubimy. Mięso chude jest bez smaku, a w dodatku lukowate. Zaraz rzucimy was na łopatę i pod blachą wczesnym rankiem upieczemy was ramię! Tyle panie, ja nie wierzę, nawet film. Załudny zwierzę, choćby głodny nas oszczędził. Wilkła w lesie dość żołędzi. To punkt pierwszy. A punkt drugi, wilk jest u nas na posługi. Kiedy sidła zostawimy, on już wie, co piszcze w trawie. Lecz naszego rypu nie tknie. Nie, nie, nie. My jesteśmy dziećmi drwala. Tak. Tato, jeść nas nie pozwala. On ma także ostrą piłę. Jeśli paniom życie miłe. Dość już.
mówmy ani słowa. Klatka dla was jest gotowa. Wilku! Hej, mój wilku Bory! Do mnie! Wysuń swe pazury! Pokaż kurzu chwałę parce i niech skończą się te harce! Nim zawołasz po raz drugi, jestem już na twe usługi. Wilku grzeszny gładki, teraz pycha na te klatki! Nie drog, wilku, tak, powoli! Delikatnie, zarąbali! Czy to jest obyczajnicy? Niech kawale lepiejnicy! Przykro słuchać tych złorzeczeń. Ma być pieczeń? Będzie pieczeń! Ja zabieram klucz od klatki, a wam daję czekoladki, marmolatki i marmolki. Bory, ryso, picią gotek. Jedźcie, by przyspieszyć gotek. Sprawiam ucztę, na to jużcie, no ale życie się otuczcie, bo gdy ciała wam przybędzie, wielka uczta się odbędzie. Pani jest bez serca. Pani jest ludożerna. Przykro słuchać tych złorzeczeń. Ma być pieczeń? Będzie pieczeń. Niech mowa już nie usiedła. Chodźmy, siostry, zastawić sidła. Pójdziemy przez bór, przez Knieje. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ach, wy zaś dziadki jedzcie dużo. Ach, nie mam słodycze służą. Smażę, warzę słowem w kotle. A jak jeszcze to... Proszę sobie lasem, Borem, będę wrócą przed wieczorem. Jedzą upieczny z łodycami i zjedą z mukomorami. Niby ładne, niby młode, a takie niedobre, no szkoda. Trzeba pójść po rozum do głowy. No. Posłuchaj. Drobianko tu, zawsze muszę drypki sobie, a no tak. Tu różne rzeczy robię, a tym razem w sposób chytry mój drób przerobię na wytry. Rozsuniemy trochę kratę. Ty ciśnij na te elementy, mocniej, mocniej jeszcze rzepkę. Ach Jasiu, jak ty to robisz zgrabnie, majster z ciebie i mądrala, znaczy jesteś synem drwala. Ruch. Obrotem, prętem, hops i klatka już otwarta. Już jesteśmy wolni, brawo! Uciekajmy teraz żwawo. Uciekajmy, mrok zapada. Ktoś ku nam się skrada. To na pewno czarownice. Skryjmy się, bo sierp księżyca na nas swoje światło rzuca. Co to? Klatka jest otwarta? Gdzie więźniowie? Cóż do czarta! Pewnie w kącie gdzieś zaszyli. Odezwijcie się w tej chwili! Prędzej! Nie ma żartów ze mną. Wnet was znajdę, choć jest ciemno. Zrewiduję całą klatkę. Spójrz na Gosiu. Mamy gratkę. Podkradnijmy się czym prędzej i zamknijmy w klatce jędzę. Jeden dróg rzucany prętem, hops, i drzwiczki już zamknięte! A co to? W klatce nie ma ich? A co to? O niecnoto, o smarkaczu! Tak uwięzić ją szkaradnie? Ciężka na was kara spadnie! Hej, wilku Bury, do mnie wysuń swe pazury, ostre kły i zęby ukaż, ostrą wilczą paszczą dzieci ukaż. Jestem, pani czarownico, ale tym się właśnie szczycą wszystkie wilki z mego rodu, że choć w brzuchu burczy z głodu, żaden z nich nie skrzywdzi dzieci. I tak jest już od stuleci. Żegnaj, niech się co chce dzieje.
a ja precz odchodzę w knieje. No to koniec już zabawy. Chodźcie do nas bez obawy. Powiemy wam, jak stoją sprawy. Ryczała, aż księżyca, zwariowana czarownica. I osypniała, jak kolewka, i puszczała się na drzewka. Zawsze była roześmiana, brała dzieci na kolana. I was chciałam wypróbować. Bajka na to się nie liczy. Bo to jest fabryka słodyczy. Za drzewami, z tamtej strony, widać szklane pawilony. A te wszystkie czekoladki, marmoladki, raczki, krówki spadły dzisiaj z ciężarówki. Ja pracuję w magazynie, odpowiadam, gdy coś zginie. Towar ten to rzecz nie tania, a wy właśnie bez pytania pozrywaliście pierniki. Chciałyśmy was ukarać, smaki, bo cudzego się nie zjada. Więc to była maskata? Więc te dziwy się nie dzieją? Czarownice nie istnieją? O tym wiecie już z przedszkola. To była tylko historia wesoła. Na niej bajka jest oparta. Chyba znacie się na żartach? No,